Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Nostalgia, choroba czy dobre wspomnienia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Niedługo będzie 5,5 tysiąca. Dobra robota, subskrybenci i subskrybentki. Subskrybentki i subskrybenci. No dlaczego dzisiejszy taki tytuł? Nostalgia to choroba czy dobre wspomnienia? Trzech słuchaczy, trzech widzów tak mnie zastanowiło. Wpisują ludzie różne komentarze pod tymi moimi filmikami. No jeden komentarz był, że jestem w Anglii, no bo jest robota, ale tęsknię za Polską. Drugi komentarz to był taki, po co przyjechałem do Ameryki z socjalizmu, no on napisał słowo uciekłem. No ja nie lubię tego określenia uciekłem. My po prostu zdecydowaliśmy nogami. Głosowaliśmy w jednopartyjnym systemie nogami, bo to jednak komunistyczne świnie doprowadziły do tego, że 3 miliony Polaków wyjechało w świat. Wyjechało, była Solidarność, był stan wojenny, później była ta pijana Magdalenka i cała ta ustawka szabru PRL-u przy kanciastym stole. Także ludzie, którzy wyjechali w świat, no to jednak wyjechali nogami. Wyjechali nogami, zdecydowali, że wyjeżdżają. No nie ma się co denerwować, że się wylądowało w Ameryce. Nie wiem ile, jak długo ten kolega, ten człowiek w Ameryce jest, no ale mówi, że żałuje, że wylądował tu. No nie ma co żałować. Nie ma co żałować. Trzeba głosować 2022-2024. Wariatów nie brakuje na całym świecie. Musimy głosować. Normalni muszą zwyciężyć. No i trzeci wpis, no to słuchaczka napisała, że słucha o różnych tych moich ciekawostkach, które ja opowiadam, bo niedawno przyjechała z dziećmi. No wygląda na to, że z dorosłymi dziećmi, także jak to mówią, starych drzew się nie przesadza, no ale ta słuchaczka została chyba przesadzona. No cała rodzina, przypuszczalnie dwu, trzy pokoleniowa przyjechała. No tak, także miło że słucha, że wyciąga jakieś informacje z tego, co mówię. No ale wracając do nostalgii. Nostalgia jako taka, no to ma słabą reputację. Ja osobiście, no to takie historyjki ze znajomych, no to amerykańsko-polskie. W jednym przypadku, no to jedna osoba ciągle marzyła o lampie. Lampa zostawiona w Polsce. Kupiona była u tych tak zwanych rzemieślników. No piękna lampa. Zielona, kolory znane, abażur taki z konopnych sznurków owijany, żółte kolory, piękna, żarówka piękna, wtyczka piękna, wyłącznik piękny. No i kosztowała od groma, bo to wtedy za pracę asystentki nauczycielki to 2 tygodnie to kosztowało, żeby kupić tą lampę u tych prywaciarzy. No i ta lampa tak była wspominana nostalgicznie, no i któregoś roku okazało się, że ta lampa gdzieś tam leży, ona w tej piwnicy była schowana w jakiejś torebce plastikowej, no i przywieziona do Ameryki, no i okazało się, że jednak tą nostalgią lepiej było żyć, niż popatrzeć na tą siermiężną kawałek drewna, jakiś wytoczony. Także że smutek znajomo opanował, że jednak wolała śnić o tej lampie niż mieć ją w ręku. Druga sytuacja to znajomy nostalgicznie ciągle wspominał o bombkach na choinkę. Te bombki na choinkę, jak to w dzieciństwie miał, jakie one były piękne. Taki ptaszek był przyczepiany z dziobkiem i tam jakiś inny niedźwiadek i jakieś inne figurynki.
No i ta sama sytuacja. Pojechał do Polski, porozmawiał tam z rodzicami, no i tak się zgadali o tych bombkach, no a rodzice mówią, a nie, no to te bombki są tam gdzieś na Pawlaczu, gdzieś, idź zobacz, weź je. No i wziął i przywiózł je do Ameryki, no z tej nostalgii, no ale już płakał w momencie, kiedy otworzył te pudełko w Polsce, tylko już nie chciał robić przykrości rodziców, to przywiózł ją. Także, że ta nostalgia, no to ma złą reputację. Czasami ludzie mówią, że to jest choroba psychiczna, że ludzie boją się jakiegoś tam postępu, ale normalnie rozumieją, że to jest jakaś taka, to są jakieś marzenia, takie uczucia, no bo zabiera to nas z codziennej rzeczywistości, no i wracamy do tej swojej młodości. Nostalgia, niektórzy nienormalni to mówią, że nostalgia to nawet jest niedobra dla niektórych biznesów, dlatego że biznesy jak coś produkują, no to koncentrują się na czymś, co jest na dzień bieżący, a nie to, co było w przyszłości. No, ale nostalgia jest potrzebna. Nostalgia jest potrzebna. Każdy normalny rozumie, że popatrzeć tak, spojrzeć na przeszłość w takim zdrowym spojrzeniu, żeby zrozumieć te doświadczenie, pomaga ludziom znaleźć inspirację, pomaga im jakoś przetrwać i pomaga im przejść do przodu, szczególnie w trudnych czasach, no bo jak to mówią, może być gorzej. Całe ten słowo nostalgia, no to było stworzone przez z tego wszystkiego, przez szwajcarskiego lekarza, przez lekarza Johannesa Hoffera, 1688 rok, no to już ładnych parę lat temu. Dlaczego Szwajcar? No, bo Szwajcarzy, no to w zasadzie to mały kraik, mały górski kraik, no ale oni wysyłali tych bojowników, żołnierzy szwajcarskich. Tam, gdzie im płacili, to oni szli i zabijali, mordowali. No ale później szli, zabijali, mordowali, jak im się udało, że nie byli jako najemnicy zabici. No tak wracali, to kupowali sobie tą zagrodę gdzieś tam w górach, kupowali tam parę krów, no i robili tą czekoladę mleczną, no może wtedy jeszcze nie, no ale sery i tak dalej. No i on powiedział, że właśnie ci najemnicy wojenni, że jest coś takiego, że mają chorobę medyczną, jest to nostalgia. Czym to się objawia? No objawia się, że oni na tych płaskich terenach nizinnych musieli walczyć w tych wojnach, no i też symptomy, no to była straszny smutek, to był jakiś płacze, to było tracenie przyjemności, przytomności, bóle brzucha, palpitacje serca, nie jedli, nie pili. No i to było traktowane jako medyczna choroba do XVIII-XIX wieku. No i to później przesunęło się poza Szwajcarów, to przeszło w sumie na wszystkich ludzi. W XX wieku nostalgia to nie było już traktowane jako fizyczna, medyczna choroba, tylko bardziej psychologiczne, takie bardzo odróżnione od depresji i jakichś takich chorób psychicznych. W XX wieku no, wszyscy normalni rozumieją, że nostalgia, no, to jest dosyć pozytywna sprawa, że to jest pozytywna, że można rozróżnić rzeczy negatywne od pozytywnych i jest jeszcze coś innego niż tęsknota za domem. No, tęsknota za domem to każdy, kto wyjechał, no to musi zrozumieć, no według mnie, no to ja uważam, że to zajmuje mnie więc te przysłowiowe 7 lat, żeby przestać myśleć o starym kraju. Także jeżeli jesteście tam rok, dwa, trzy czy cztery, no to musicie jeszcze według mnie czekać 5, 6, 7 lat, zanim się jakoś
wciągniecie, zanim zaczniecie wpuszczać korzenie. No ale te korzenie trzeba zacząć wpuszczać. Musicie się przekonać. Albo przyjechałem do tego kraju i to jest mój nowy kraj. Wychowuję swoje dzieci, swoją rodzinę. Moja rodzina należy już tutaj. I nie siedzieć na walizkach. Nie siedzieć na walizkach, nie marzyć o tym powrocie. Nie marzyć o odłożeniu na tą chatę w górach, jak ci Szwajcarzy, bo to po prostu rozrywa serce, rozrywa finanse. Trzeba po prostu żyć, wyjechać na wakacje, zaznajomić się z sąsiadami, poznać jakichś innych ludzi i zacząć robić normalne rzeczy, zapisać się na kurs tańca, kurs języka, jak ktoś potrzebuje, kluby sportowe i tak dalej. To jest nostalgia, dużo nienormalnych to uważa, że nostalgia powoduje stres. No ale to jest co innego, to stres powoduje nostalgię. Jak ma się problemy, no to myśli się nostalgicznie, ale jeżeli się wpadnie na jakiegoś starą znajomą, starego znajomego, popatrzy się na zdjęcie ze szkoły, z Facebooka, czy usłyszy muzykę, muzyka to jest coś nieprawdopodobnego, po prostu ludzie jakieś takie stare przeboje słuchają, no i później sobie coś mówią, o tutaj przy tej muzyce, no to tańczyłem tam z jakąś tam dziewczyną, tańczyłem z chłopakiem, czy byliśmy tam na dyskotece, czy to grali w jakiejś tam kawiarni i tak dalej. I to jest wszystko, to jest psychologicznie bardzo, bardzo przyjemne, no i powoduje, że człowiek jakoś jest bardziej optymistyczny. Niektórzy, jeżeli są za bardzo smutni i za bardzo samotni i nie widzą sensu w życiu, no to ta nostalgia, no to może być dosyć trudnym problemem. Każdy normalny rozumie te rzeczy, no naukowcy czy profesorowie i inni ludzie, którzy są opłacani ciężko, dochodzą do wniosku, że na całym świecie nostalgia no jest mniej więcej podobna. Nostalgia no to jest pamięć, tak? To są śluby, to są wesela, to są pogrzeby, to są wakacje z rodziną czy ze znajomymi. Wszystkiego tego rodzaju wspomnienia, no to jest nostalgia. One mają te uczucia dosyć przyjemne, ale z reguły pozytywne. Mogą mieć negatywne, ale dopóki nostalgicznie człowiek spojrzy na to, że jest jakieś takie wyrównanie pomiędzy plusami i minusami, no to cały ten smutek i te wszystkie straty, no to zawsze muszą z reguły ta przyjemność, szczęście, wdzięczność, nadzieja, no to wszystko to się pojawia. Robią badania, no ale to każdy normalny rozumie, że badań to każdy ma swoje badania, ale są takie badania, jak nostalgia wpływa. No i z reguły te badania, no to są takie podwójne ślepe, tak jak szczepionki są, że 40 tysięcy było dla Pfizera i 30 tysięcy dla Moderny, no to 15 tysięcy dostało Solankę, a 15 tysięcy dostało na prawdziwą szczepionkę. Tak samo z tą nostalgią. Biorą połowę ludzi, traktują ich jakąś tam muzyką, proszą ich o opisanie nostalgicznych historii, no a drugą stronę proszą o słuchanie muzyki, która w ogóle nie ma dla nich znaczenia i wpisanie historii, które kompletnie nie są nostalgiczne. Ogólnie rzecz biorąc, badania uniwersyteckie mówią, że nostalgia jest pozytywna, no ale tak jak i wszyscy normalni
wiedzą sami, że nostalgia powinna być pozytywna. Nostalgia powoduje to, że ludzie czują się połączeni, czują się połączeni z ludźmi, no, o których się martwią, o których myślą. Daje to wszystkim normalnym jakiś sens życia. Ludzie używają nostalgii do tego, żeby znaleźć zrozumienie świata, żeby jakoś ocenić, żeby się pośmiać, żeby wiedzieć, co jest najważniejszego, czy co jest ważnego w naszym życiu. Pomimo, że czasami jest bolące, tak? Jest bolące, jest trudne, ale każde te doświadczenie powoduje to, że to jest warte, tak? Niektórzy mówią, co cię nie zabije, to cię uzdrowi. No i w wypadku tej lampy od rzemieślników, od prywaciarzy, czy tych lampek, no to jest pozytywna sytuacja, no bo ta lampa kiedyś dawała tyle przyjemności, te lampki dawały tyle przyjemności i to było najważniejsze. Tak jak my wychowaliśmy się w socjalizmie, rodzice ciężko pracowali, my nie zdawaliśmy sobie sprawy, co tam się dzieje. Człowiek miał te nostalgiczne wakacje, te kanapki na koloniach ze śmietaną i z cukrem, czy mleko na lunch w szkole, tego rodzaju rzeczy. I człowiek teraz patrzy się, no i że to socjalizm, tak? To jest to, co starali się socjaliści wprowadzić zamiast wolnego rynku, no ale to było przyjemne. To z perspektywy kilkudziesięciu lat to jest makabra. Z perspektywy Ameryki, no to my wiemy, do czego doprowadza socjalizm. Ludzie mówią, tłumacz to na angielski. No nie da rady tego przetłumaczyć. Nawet wszystkie te komedie Barei, jeżeli ktoś pogląda te wszystkie komedie Barei, no to Polacy, którzy żyli w tym socjalizmie realnym, w tych wszystkich brunet wieczorową porą, kiedy ten człowiek załatwia te jakieś takie uszczelki, jakieś tam zasówki, treblinki, nie lubię poniedziałku, to chyba było, to Amerykanin nie zrozumie. Francuz nie zrozumie, Niemiec nie zrozumie, Polacy zrozumieją. Także nostalgia. Nostalgia, no na pewno na pograniczu tego stresu i nie stresu, no ale to jednak powoduje, że pozwala nam iść szukać nowych idei, nowych rozwiązań. Nostalgia wprowadza optymizm. Nostalgia na pewno pozwala na tym, że ludzie czują się mocniejsi, silniejsi, bardziej kreatywni, no i mają motywację do tego, żeby ciągnąć do przodu. Nie ma co nostalgicznie, nostalgii patrzeć jako negatywnej strony, bo to większość ludzi, którzy źle patrzą na nostalgię, no to muszą się zastanowić, dlaczego tacy są nostalgiczni. Jeżeli widzą, że ten stres ich wpycha w tą nostalgię, no to muszą zmienić podejście do życia. Tak? Także człowiek, kolego, który jesteś w Anglii, no robota jest robota, wciągnij się. Kolego, który jesteś w Ameryce, nie żałuj, że przyjechałeś tam 20-30 lat do Ameryki, socjalizmu i socjalizm się zaczyna, możemy głosować, nie będzie. Koleżanko, która przyjechałaś z dziećmi, też postaraj się wciągnąć, nie koncentruj się za dużo na programach polskich, wciągnij się trochę w angielski, no na tyle, ile możesz. Doradzam znalezienie sobie książki po angielsku, którą uwielbiasz po polsku i po prostu dzień w dzień przeczytać jedną stronę po polsku i jedną po angielsku. Na głos, zdecydowanie na głos. Prędzej czy później wymowa się poprawi, słownictwo się poprawi, wszystko się poprawi. Zdrowia dla normalnych,
Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dzwoneczek. Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych!